Cześć i witajcie! Z tej strony Mateusz z kanału Stalowe Hobby. No niestety dzisiejszy odcinek nie będzie odcinkiem ani ze słomu, ani z garażu, ani nie wiem, z zjeżdżenia ładą. Odcinek będzie bardzo przykry, e, pokazujący pewne oszustwo. Oszustwo którego niestety sam padłem, e, sam zostałem złowiony, można powiedzieć przez tego oszusta. Eee, I teraz tak Sprawa jest naprawdę świeża. Eee, Podejrzewam, że niestety teraz ludzie też tracą pieniądze. Dlatego też eee, pozwoliłem sobie wywołać do tablicy kilku YouTuberów: na przykład Michu, z Miłośnicy Czterech Kółek, Sylwester, Dwatachy, Jarek Ogarek, Adrian, Odyn, Kazik, Korsir, Buddha. Chrajterzy, którzy ostatnio też mocno mocno właśnie stawiają na mm, bezpieczeństwo. Proszę was o nagłośnienie tej sprawy, bo naprawdę sprawa jest poważna. Sprawa nie jest śmieszna niestety. Nie jest, wolałbym, żeby to był głupi żart, a niestety nie jest to głupi żart. Dlatego też mm, jeszcze mam prośbę do was do widzów. Przekazujcie ten link gdziekolwiek możecie. Yy. Bo jest poważnie. A jak poważnie już Wam mówię? Pamiętacie, że albo nie pamiętacie, bo nie wszyscy wiecie. Na swoje urodziny 30 kwietnia mówiłem, że sobie załatwię fajny prezent. E, rodzina mi się poskładała. Na drukarkę 3D postanowiłem sobie kupić drukarkę Ender 3D, ale to nieważne. Wrzuciłem na Google drukarkę Ender 3D. No i tu wiecie, Botland, Botland, Allegro, no i tam inne sklepy. Najtańszy był e-hardware. No i teraz tak, szedłem sobie na tę fajną stronę Hard work. Hard work. Hard Work. No i patrzcie, sklep internetowy bardzo profesjonalnie wykonany. Naprawdę tutaj jeszcze nie jestem zalogowany, ale panel klienta, schowek, wszystkie nowości jeszcze w języku angielskim. Tutaj na dole jest podany mm, NIP, REGON. No wszystko, po prostu naprawdę wszystko. Tu jeszcze chyba był numer telefonu, teraz go nie ma. Nie jestem pewny, więc nie chcę Wam nakłamać. No ale kurczę, no sklep wygląda naprawdę super, zachęciło mnie to. Jeszcze wrzuciłem sobie opinię na necie. No i patrzcie, tutaj 236 opinii, tutaj 235 opinii. Yy, wszystkie właściwie pozytywne, tak samo na ich stronie. No to co, Kup, kupujemy. Płatność jaką można było zrobić, z ciekawieści zobaczymy czy dalej można zrobić. Zobaczymy. Weźmy to płatności jakie można było wykonać, przejść do koszyka, tak? Były przez Payu. A teraz jest tylko przelew bankowy. Zobaczymy czy można dalej przez Payu. Ja tu jestem zalogowany, więc... Więc. A no dobra, to nie chcę mi się ten, tego wpisywać. No mniejsza o to. Na tamten moment przelew był wykonywany przez PayU. Wszystko było ładnie, elegancko, aż za ładnie. Drukarkę kupiłem, żeby wam nie skomać 21 kwietnia. Pan do mnie odpisał koło 25 kwietnia. Pan niejaki. Patryk Cichy, że drukarka zostanie wysłana 28 albo 29 kwietnia, bo mają problem. Z magazynem zewnętrznym No okej, okay. no i tak minęła majóweczka Wszystko ładnie I nagle się okazało, ani widu, ani słychu Ani brak odpowiedzi Telefonu nie ma Zacząłem szukać, grzebać na necie No i teraz Zobaczcie sobie co Gdzie to jest Kurczę Dajcie mi chwilkę. Zobaczcie sobie co znalazłem na peperze, Akceptujemy. To jest niestety po prostu bardzo dobrze przemyślany oszust. No niestety bardzo dużo osób. Ja pamiętam mam 220 chyba 6 czy 7 zamówienie tam już ktoś pisał, już nawet trzecia strona jest. Rano jeszcze było, e, rano jeszcze było dwie strony. Mm. No tak, jak widzicie, no po prostu jest to oszust w czystej postaci. Najgorsze, że, że, że pieniądze już, no według mnie niestety nie są do odzyskania. A jeszcze gorsza sprawa, że sklep, ten sklep, ta strona dalej istnieje. Dalej istnieje. Dalej pewnie ludzie kupują, dalej ludzie tracą pieniądze. Byłem na policji koło godziny 12. Powiedzieli mi, że nie mają panowie czasu, żebym sobie przyjechał za dwie godziny. No cóż, e, dzwoniłem też do swojego banku. A ja mam akurat w Mbanku. M Bank powiedział, że postara się coś z tym zrobić, żeby jakimś cudem powalczyć o te pieniążki od Payu. Zobaczymy, zobaczymy. Ustawa prezydencka od razu mówię, nie przejdzie. Mm. No policja no nie chce, nie chcę, nie chcę nie chcę narzekać, ale coś mi się wydaje, że umorzy sprawę, chociaż to naprawdę będą grube pieniądze. Patrzcie, jak ktoś się skusił na tego Switcha, no to wystarczy, że 100 osób kupi tego Switcha i mamy 134 tysiące. Masakra, tak samo Xbox, no już ta drukarka moja to kij. Najbardziej mnie boli w tym wszystkim to, że kurczę nie idzie tego zablokować eee, te opinie, które są na tych stronach tutaj czyli ten Trust i Trust Pilot to po prostu są opinie, którymi. Aha, to jest akurat inny chyba sklep, ale mniejsza o to. Te opinie, które tam na początku znalazłem. O, Trusted Shop i Trustmate. I o, Niestety to jest tak skonstruowane, że tych opinii nie da się usunąć. Na ich stronie, jeśli się nawet da negatywną opinię, zaloguje się, to muszą być potwierdzone przed administratora. Czyli zobaczcie sobie, jaką jakie ktoś zrobił oszustwo nie dość że zadbał o opinie ze stron których nie można usuwać dodatkowo postawił no bardzo ładnie wyglądający sklep naprawdę nie można tu nic powiedzieć jeszcze postarał się o mm, Postarał się o komentarz, a od komentarza już mówiłem, postarał się o ten kontakt. Tam jeszcze pan mnie zachęcił, że przepraszam, że dadzą na 5% rabatu na kolejne zamówienie. Także już widzicie, już znowu nakręcał, znowu nakręcę, znowu nakręcał. No widzicie te regulaminy, to wszystko tutaj naprawdę to jest ten regulamin. E, nowości, promocje, porównane, polecane produkty, to wszystko tutaj jest. To jest po prostu naprawdę ktoś nad tym spędził dużo czasu. E, to nie jest taki wiecie, no pierwszy lepszy oszust. Tylko, no, to po prostu tak mnie to boli, że żadna instytucja nie potrafi tego w sekundzie zablokować. No, nie wiem, jak ja poszedłem do, na ten posterunek, powiedziałem, jak sprawa wygląda, i ludzi tam traci pieniądze, że to jest świeża sprawa, że to jest na bieżąco, to powinni się wszyscy wziąć, szybko złapać do roboty, żeby nawet zablokować tą głupią stronę, żeby ludzie nie tracili pieniędzy, bo to jest po prostu, no, kradzież w biały dzień i to na grube pieniądze. Naprawdę mi się wydaje, że to będą miliony do, do stracenia, więc błagam was, e, jeśli możecie. Przesyłajcie ten film, może nie będzie za bardzo, może jest bardzo chaotyczny, no bo tak, to jest, to jest no jest to troszkę impulsowe, choć dzisiaj już ochłonąłem. E, przesyłajcie ten film dalej, żeby ludzi oszczec przed tego, tym sklepem, e, że to po prostu jest czyste oszustwo, że, że strata pieniędzy, że po prostu kradziesz w biały dzień, tak? Mam nadzieję, że którzyś youtuberzy, bo ja jestem takim malutkim youtuberkiem, ale że którzyś z tych dużych youtuberów mnie... E, no, nie mnie muszą zareklamować, tylko po prostu też ostrzegą innych, że jest to, jest to po prostu zło. No i tak samo, jeśli już ktoś e, jeśli ktoś padł już ofiarą tego sklepu, no to wiadomo, trzeba to zgłosić na policję, bo im więcej ludzi, tym wydaje mi się, że lepiej. Może coś to zdziała. No i tak samo, dzwońcie do swoich banków. Dzwoncie do swoich banków jak najszybciej, powiedzcie im, jaka jest sprawa oni tam mają jakąś tam specjalną, specjalne protokoły na tego typu rzeczy, może się uda odzyskać te pieniądze. No ja się tylko boję, że ostatni ślad, jaki po tych pieniążkach zostanie, to będzie Ukraina, albo Rosja, albo coś takiego i, i papa. Bo jeśli ktoś, ktoś czegoś nie, ale nie no popatrzcie, no patrzcie jak to jest zrobione, więc podejrzewam, że tamtą kwestię też ktoś przemyślał, no nie wiem, będzie ciężko, ale chociaż tyle mogę zrobić, żeby was ostrzec. I to już mi chodzi, już nie chodzi o te moje zmarnowane 800 zł na urodziny. Chociaż swoją drogą fajny sobie prezent w tym roku zrobiłem. Tylko po prostu, żeby innych ostrzec, bo naprawdę kurde ten sklep jeszcze dalej, dalej ludzie mogą, dalej ludzie mogą się nabierać, no. Masakra. I nie ma, najgorsze, że nie ma jak go zablokować. Oprócz tym peperem, to nie zrobi się mu opinii, to jest, kurde, naprawdę ktoś to przemyślał, masakra, też instytucje, nie wiem, może to, o może Domencena napisze, że że on to spływał na głośność jakoś, no nie wiem, naprawdę jest to gruba sprawa, może nie tak gruba jak Amber Gold. no też cholera wie ile tu kasy też te przelał i jeszcze dalej mieli tą kasę, to jest najgorsze i to mnie, to mnie bardzo boli, to po prostu to mnie boli, żebyście ludzie nie, trafili, nie tracili pieniądze, po to to nagrywam. Dobra, trochę emocjonalnie jest, trochę nerwowo. Jest też smutnie, no ale tyle chociaż mogę zrobić. Trudno straciłem ten mój prezent na urodziny. Za rok też, jak dożyję, też będą moje urodziny, ale przynajmniej żebyście wy nie tracili. Bo wiecie, jest jeszcze okres komunii. Ludzie będą chcieli jakieś prezenty kupić dla dzieci, nabiorą się i będzie nieprzyjemnie. Także jeszcze raz proszę, przesyłajcie to dalej. Nawet nie musicie mojego filmiku, tylko po prostu napiszcie, że e-hardware.pl to jest po prostu oszustwo, żeby ludzie tam nie kupowali. Nic. Bardzo Was o to serdecznie proszę. Cóż, nie filmik, ale trudno. Pozdrawiam i proszę Was, przesyłajcie dalej opinię. Naprawdę Was proszę. Pokażmy siłę YouTube'a, żeby to zablokować. Bardzo was o to serdecznie proszę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.